Te dwa kozły są to zwierzęta, które straciły w jakiś sposób właściciela, zostały przez pracowników gminy wyłapane na terenie naszej gminy. Jeden z tych kozłów znajduje się na terenie tego gospodarstwa od września 2014 roku, kiedy to został wyłapany w okolicach ulicy Sienkiewicza. Drugi kozioł trafił do nas pod koniec kwietnia, też wskutek zgłoszenia mieszkańców. Został wyłapany w okolicach ulicy Świętojańskiej i jak do tej pory właściciel nie zgłosił faktu zaginięcia mu zwierzęcia. Nie mamy żadnych podejrzeń. Są to zwierzęta, które nie są objęte obowiązkiem kolczykowania, dlatego trudno jest w tej chwili namierzyć właściciela. Agresywne nie są. Lubią się pobawić, podrapać, żeby tu je za uszami, za rogami. No i wszystko, trawy, ziemniaki, siano, pasze. Z początku to się tam trochę bodły, ale teraz już się zaprzyjaźniły. Zwierzęta, które trafiają tutaj do tego gospodarstwa, są utrzymywane na koszt gminy do czasu znalezienia im bądź nowych domów, czyli trafiają do nowego gospodarstwa, bądź w przypadku tych kozłów planujemy przekazać je do jednej z fundacji zajmującej się ochroną zwierząt, która zamierza te kozły od nas przejąć w sposób bezpłatny. Nie żal panu będzie oddawać je? No, trochę będzie jednak, bo to przyzwyczai się człowiek do nich.